Państwa na konferencji prasowej dotyczącej postępu prac przy remoncie chodnika na moście stalowym imienia Edwarda Rydza-Śmigłego. Może pokrótce przypomnę, dlaczego ten remont w tej chwili trwa. Remont okazał się konieczny, ponieważ podczas przeglądów chodnika okazało się, że wystąpiły lokalne zniszczenia nawierzchni izolacji tych chodników. Pojedyncze zniszczenia sięgały nawet do 8 m² i skutkowały przeciekami przez płytę chodnikową, co z kolei przełożyło się na degradację całego zabezpieczenia antykorozyjnego spod płyty. Doprowadziło to do uszczelnienia betonu i odsłonięcia prętów zbrojeniowych i w konsekwencji w maju 2017 roku chodnik od strony dolnej Wisły uległ awarii. W płycie żelbetonowej chodnika w wyniku wykruszenia się betonu powstała dziura. W związku z powyższym chodnik został zamknięty dla ruchu pieszego. Z uwagi na charakter tej awarii, a także pilność podjęcia prac remontowych, podjęto decyzję o sfinansowaniu zadania z bieżących środków Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg. Były to środki przeznaczone na remont i utrzymanie dróg na terenie miasta. Ze względu na to, że nie był to remont planowany, nie było innej drogi finansowania. ZUKiT zabezpieczył w związku z tym środki finansowe w kwocie 2 400 000 zł. Natomiast zakresem prac remontowych objęte było usunięcie awarii żelobetonowej płyty chodnika oraz poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego ciągów pieszych. Remont dotyczył oczywiście tego chodnika dla pieszych od strony dolnej wody i w ramach zleconego zadania wykonawca ma dokonać rozbiórki istniejącego chodnika, remontu balki podchodnikowej, remontu płyty pomostu chodnika i remontu nawierzchni chodnika. Cała procedura przetargowa rozpoczęła się 11 lipca bieżącego roku. Otwarcie ofert dokonano 7 sierpnia 2017 roku, natomiast podpisano umowę 5 września również bieżącego roku. Między wrześniem a listopadem trwało ustalenie właściwej organizacji ruchu z Wydziałem Komunikacji. Z uwagi na to, że wykonawca miał zapewnić organizację ruchu w jak najmniejszym stopniu utrudniającą komunikację pomiędzy oboma częściami miasta. Prace rozbiórkowe na moście żelaznym rozpoczęły się w dniu 6 listopada 2017 roku. Natomiast zgodnie z zapisami umowy spodziewamy się, że powinny się zakończyć w lipcu przyszłego roku. Oddam teraz głos panu Bartoszowi Ostrowskiemu, który jest inspektorem nadzoru z ramienia ZUKiT na moście żelaznym i który opowie państwu, dlaczego koszty wynoszą prawie 2,5 miliona złotych, dlaczego będzie to trwało 10 miesięcy i na jakim etapie są w tej chwili prace. Przede wszystkim pierwsze pytanie, dlaczego koszty? Proszę pamiętać, że jest to pierwszy tak kompleksowy remont chodnika, gdyż ten ostatni dotyczył jedynie nawierzchni chodnika. Tutaj wymieniamy całą konstrukcję. Konstrukcję trzeba rozebrać, dbając o to, żeby ten gruz nie dostał się pod most ze względów ochrony środowiska chociażby. I trzeba dbać o bezpieczeństwo tych ludzi, którzy będą to wykonywać, więc jest konieczność zrobienia rusztowania praktycznie na całej długości, które zabezpieczy właśnie przed wpadaniem gruzu, no i przed upadkiem z wysokości. Jeśli chodzi o powód wykonania, no to tu już zostało to przedstawione. Mamy zdjęcie jednego z uszkodzeń. Takich uszkodzeń było kilka co najmniej. To jest przy jednym ze słupków kraty. Widać, że to jest na wylot. To jest dziura taka, że widać, że tak powiem, no to co jest pod mostem. Następne zdjęcie widać odkrywkę w tej chwili, która została wykonana w celu określenia grubości płyty. No i tu widać prawę wręcz, nie, pod mostem. Także to jest rozbiórka taka, to trzeba sobie zdawać sprawę, że jest to w powietrzu wszystko robione. Potem trzeba oczywiście postawić nowe deskowanie, zazbroić i betonować, to ma swoją określoną masę, no i to rusztowanie musi być o określonych parametrach. No to w zasadzie tyle. Jeśli chodzi o postęp prac, to wykonane zostały prace przygotowawcze, właśnie tego typu odkrywki w celu określenia rzeczywistej ilości rozbiórek.
oraz zostały wykonane otwory dla konstrukcji wsporczej rusztowania. Tutaj następna odkrywka jest. Tutaj widać, jak dostarczone zostało rusztowanie na budowę. No tu widać, że ten pas jest zajęty w takim stopniu, że no na potrzeby budowy. Tu już widać część zmontowanego rusztowania i te stopy rusztowań, które tu widzimy, właśnie przechodzą przez płytę żelbetową i opierają się na konstrukcji mostu, z tego względu, że no beton zostanie rozebrany, więc nie może nic na nim oprzeć. Jeśli chodzi o postęp prac, to w tej chwili wykonano rusztowanie w zasadzie na całej długości tego 150-metrowego odcinka. O czemu odcinkowo? Ze względu na to, że zdecydowaliśmy się jak najmniejsze utrudnienia wprowadzić na tym moście, to jest to podzielone na sekcje, na cztery sekcje około 150 metrów. Zyskaliśmy tyle, że nie jest zamknięty pas ruchu na całej długości mostu, tylko jest wahadło takiej długości właśnie około 150-200 metrów. No, stanowi to mniejsze utrudnienia. W tej chwili wykonawca przystępuje do rozbiórki płyty. No, po rozbiórce zostanie wykonane deskowanie, zbrojenie, betonowanie tej płyty i wykonana nowa nawierzchnia i dylatacje, ponieważ most stalowy rozszerza się i kurczy pod wpływem ciepła, to wymagane są dylatacje w płycie żelbetowej, żeby nie pękała. Jeśli chodzi o zakres prac w tej chwili, no to tyle. Sukcesywnie będziemy się przesuwać właśnie na następny segment po zakończeniu tego pierwszego, kompleksowo w wykonaniu wraz z nawierzchnią. Jeszcze taka dygresja, proszę pamiętać, że konstrukcja, która jest pod spodem, to jest to wiekowa już konstrukcja stalowa i tak na dobrą sprawę można się tam wszystkiego spodziewać, co może stanowić dodatkowe utrudnienie, chociażby różnice w konstrukcji lub w wysokości wsporników, na których w tej chwili opiera się ten chodnik. No i trzeba będzie rusztowanie i całą tą konstrukcję nową do warunków istniejących dostosować. Także jest to dodatkowa tak jakby komplikacja. Stąd są koszty właśnie ze względu na to bezpieczeństwo i ze względu na w gruncie rzeczy skomplikowane roboty. No i to, że konstrukcja jest wymieniana całkowicie. Jest to demontaż chodnika wraz z żelbetową konstrukcją, która stanowi ten chodnik. I jeszcze nawiązując tutaj do wypowiedzi pana inspektora, chciałbym powiedzieć, że w naszej opinii firma Gotowski z Bydgoszczy zaoferowała miastu całkiem korzystną ofertę, z uwagi, że cena ryczałtowa tych prac będzie wynosiła 2 547 000 zł. Ale poza tym firma zadeklarowała wykonanie tych prac w 10 miesięcy, przy czym inne oferty oscylowały w granicach 12 miesięcy, a także zaproponowała 7 lat gwarancji na wykonaną pracę. To jest, myślę, całkiem sporo. To tyle, jeśli chodzi o most. Zaraz przejdziemy do pytań, natomiast ja bym jeszcze chciał krótką dygresję na temat skrzyżowania DK91-62. Ponieważ pojawiają się również głosy, dlaczego to skrzyżowanie jest remontowane. Tutaj musiałbym się cofnąć trochę do historii, to znaczy w lipcu bieżącego roku, jak Państwo wiecie, remontowany był odcinek drogi krajowej nr 91 na odcinku leśnym, czyli w okolicach Jeziora Czarnego. Kwota, jaka była zarezerwowana na ten cel, wynosiła 2 414 000 zł. Połowa tej kwoty pochodziła z budżetu gminy miasta Włocławek, natomiast połowa kwoty pochodziła z tak zwanej subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, która została pozyskana z ministerstwa. Same prace kosztowały wtedy 1 747 000, więc jak łatwo policzyć, oszczędności wynosiły ponad 700 000 zł. Przy czym, jeśli chodzi o te środki z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z subwencji ogólnej, one mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie na drogi krajowe, wojewódzkie albo obiekty inżynierii. Więc w tym przypadku
Wytypowany został obiekt, wytypowane zostało skrzyżowanie dróg krajowych 91 i 62 do remontu, niejako z tych oszczędności, które powstały z remontu DK 91. Alternatywą było nieremontowanie i oddanie tych środków z powrotem do budżetu ministerstwa, dlatego myślę, że warto było wykonać ten remont, tym bardziej, że były te środki zaoszczędzone. Tym bardziej jeszcze, że myślę, że postęp prac idzie dosyć sprawnie i na początku grudnia powinniśmy się już cieszyć z wyremontowanego skrzyżowania.